Thank you.
proszę. Działam to na dzisiaj. To jest plakat historyczny, który przemierzał szlaki bitewne, podsejmowe w momencie uchwalania radzieckich, okupatorskich ustaw okołokabinowych. Kiedy Polaków jak bydełko przymuszano do noszenia tak zwanych maseczek, których skuteczność w zwalczaniu chorób zakaźnych nie została nigdy udowodniona w żadnym poważnym badaniu naukowym. To był tylko i wyłącznie symbol zniewolenia, symbol zapanowania nad umysłami ludzkimi, symbol doprowadzenia Polaków, tak jak innych narodów europejskich, do stanu bezradności i bezwolności. To było przygotowanie do niewolnictwa, które w tym momencie jest rozwijane na naszych oczach bardzo dynamicznie. Natomiast maski opadły wszystkim organizatorom tej bezczelnej hucpy na Placu Zamkowym, gdzie tu na świętej polskiej ziemi, skrwawionej krwią powstańców warszawskich, w tym zakątku niepodległej Polski, wstydzi ukraińskiej powstańczej armii pod tytułem Czerwona Kałyna, bodaj się ziemia pod nimi rozstąpiła, bodajby umrzeć nie mogli, tak jak nie mogli umrzeć nasi ojcowie i dziadowie torturowani przez ukraińską powstańczą armię. Przy dźwiękach tej pieśni ludowej umierali Polacy na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej w latach 1939-1947. Ci ludzie na świętej, gościnnej, jakże dla nich polskiej ziemi wyją jak Neandertalczycy tę łańcacką pieśń banderowskich zbrodniarzy, ludobójców! Hańba! 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 Maski wam opadły, wy neandertalscy umysłowe gnomy! Jak wam nie wstyd? Jak możecie przychodzić tu do Polaków z pieśnią banderowską na swoich gębach? Brać z powrotem do siebie łapy z piekła rodem, plujący na groby naszych męczenników. Zbrodnia wołyńska nierozliczona od 80 lat. Wykonanie z piekła rodem banderowskie syny wspieracie rozwin ukraińskiej powstańczej armii. Zdejmij tę flagę, wracaj do siebie. Nie idź tam, gdzie śpiewają UPA! UPA! Ukraińscy banderowscy zbrodniarze! Kolaboranci Hitlera! Rekrutujący się z policji pomocniczej ukraińskiej ochotniczej policji, która pacyfikowała partyzantów! Pacyfikowała wioski partyzanckie na Ukrainie i Białorusi! Te łotry z piekła rodem, kolaboranci Hitlera! Od 1941 roku zamordowali kilkaset tysięcy Żydów na Ukrainie. Słowian też. Państwo żydowskie upomni się kiedyś o te ofiary. Obedrą was ziemi, majątku. Będziecie płacić tak, jak mają płacić Polacy za rzekome niepomaganie Żydom w czasie wojny. A wasi ojcowie i bracia, być może dziadowie, wymordowali paręset tysięcy Żydów w masowych grobach. Leżą tamtej mieszkańcy tamtejszych ziem. Po rozprawieniu się z Żydami ukraińska powstańcza armia ołun UPA, uformowana w 1943 roku ze zbiegłej ukraińskiej kolaboracyjnej policji, dała długo, wmychnęła do lasu w Odniszu. Sekundeczkę.
Bardzo dobrze! Ja nic nie bydlę, chciałem mu kurwa mówić. Nie wiem, ale śpiewaj. Jak mam cię jeszcze ubrać, to płynąłem, jak ja nie. Jak Duda powiedział, go home. Problem masz banderowcy. A jaki banderowcy? Ten patriotą. Gościu się do mnie sprął, bo jest sytuacja. Ty się sprułeś. Raportować go. Ty się sprułeś. Zamknąć go na tych. Domagam się zadośćuczynienia, domagam się procesu sądowego, domagam się doprowadzenia gnoja do muzeum. To jest właśnie przykład, do czego prowadzi obłędna ideologia. Do czego prowadzi wchodzenie obcym w tyłek? Jaki zamęt w umysłach młodzieży? Kto jest przedstawiciel narodu polskiego czy neandertalczy? Kim ty jesteś, gnoju? Kopnąłeś ty śmieci ludzi, usiłowałeś kopnąć faceta 4 razy starszego od ciebie. Ty gnoju! Szanowni Państwo, koniec świata, to jest koniec Polski. Finis Polonia, tak jak zawołał naczelnik Kościuszko, ciężko ranny w bitwie pod Macierzowicami. Uznał, że wszelka nadzieja dla Polaków zanikła, że to jest koniec Polonii, wielkiej, najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Ten neandertalczyk ośmielił się zaatakować organizatora zgromadzenia publicznego, ale jest za cienki w uszach na to, żeby mnie skutecznie unieczynić. Za małe wąsy i za chudy w uszach. Mam nadzieję spotkać się z nim przed sądem. Mam nadzieję odpowiednio go podsumować i spotwarzyć tak, jak na to zasługuje. Bo ja, proszę Państwa, informowałem wszystkich tu, daleko również obecnych, ale którzy słyszą, że banderowcy, neobanderowcy na Placu Zamkowym w naszej obecności, w obecności potomków powstańców warszawskich i ofiar Wołynia, oni wyją jak neandertalczycy bezczelnie twój banderowski hymn pod tytułem Czerwona Kałyna przy tej pieśni ludowej, którą zawłaszczyli sobie neandertalczycy z łupa. Umierali nasi przodkowie. Przy tych dźwiękach tej wesołej piosenki banderowcy patroszyli polskie kobiety. Czasami nawet swoje polskie żony. Polskie dzieci. Wyrywali im płody z łon. W to miejsce zaszywali kota. Posypywali rany solą. Przeżynali Polaków piłą na pół. Wbijali na pal polskie dzieci. Osadzali polskie niemowlęta na sztachetach swoich prymitywnych, neandertalskich zagród. Rabowali polski dobytek, bo to dla nich była pełnia życia. Do tego zostali wychowani, do tego ich przygotowano, tak zostali zindoktrynowani. Wzięło się wszystko to z projektu Ukraina na przełomie wieków. Z polityki zaborców Rzeczypospolitej, Niemiec oraz Austrii. Oni hodowali ruchy nacjonalistyczne. Wpajali biednym, niepiśmiennym chłopom ideologię nie z tej ziemi, ideologię nienawiści, ideologię pełnego zawłaszczenia ziem, na których żyło wiele nacji. Państwo Ukraina liczy 33 lata, ale ponieważ nie posiadało historycznych bohaterów, a trzeba się kierować jakimiś wzorcami. Oni za wzór bohatera przy
przyjęli sobie kolaboranta hitlerowskiego, nazistę Banderę Stepana, piekłoszczyka Łotra z dna piekieł, jednego z współtwórców nazizmu, nacjonalizmu integralnego, który polegał na tym, że nacjonalizm ukraiński lat 30. i 40. zasadzał się na pryncypium ziemia ta będzie należeć tylko do Ukraińców i to tylko takich, którzy będą wyznawcami ich zbrodniczej ideologii. Poczytajcie w książkach, w wikipediach, nawet lewackich, co znaczy OUN UPA. OUNB, Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów. Ona wychowała pokolenia banderowców. Ona wychowała katów narodu polskiego, katów Żydów, katów Czechów, Słowaków, Węgrów na tych ziemiach. Zrobiono tę czystkę etniczną do dziesiątej potęgi. W myśl wskazań nacjonalistów z OUNB, którzy zwalczyli i zlikwidowali fizycznie swoich politycznych przeciwników. Bo nacjonalizm ukraiński w latach 30. miał mieć różne oblicza. Ale oni zlikwidowali melnykowców i OUNB dzierżył palmę pierwszeństwa w przewodzeniu Ukraińcom w latach II wojny światowej. Na czym polegała wojna w ich wykonaniu? Kiedy mój dziadek w 1939 roku jako prawdziwy mężczyzna wyruszył na front bronić swojej ojczyzny i wrócił dopiero po latach, to jego koledzy, on miał szczęście umknąć Ukraińcom, ale jego koledzy w odwrocie od 17 września 1939 roku, cofając się na wschodzie przed nacierającą armią sowiecką, ci żołnierze obawiali się przede wszystkim w tym odwrocie, a szli na pomoc walczącej Warszawie, broniącej się przecież do końca września. Oni obawiali się jednego, mianowicie zbiorów banderowskich, Ukraińców, obywateli II Rzeczypospolitej, których mieliśmy prawie 30%, tak jak teraz będziemy mieli. Jeżeli poprawię pobytu tymczasowego na podstawie posiadanych PESELi, wszyscy ci czciciele Bandery dostaną polskie obywatelstwa. W 2027 roku z automatu. Jest to z automatu zaprogramowane. Uprzedzam wszystkich nieprzytomnych, tych, którzy idą na komercyjną imprezę nowej posty, jakiejś poczty ukraińskiej, którą wam tu transplantowano bez waszego udziału, wiedzy i zgody. Idźcie tam na darmochę, dostaniecie może kupelków Elfpiwa, a za parę lat dostaniecie tym kuflem, aż wam się horyzonty nastawią na właściwe tory. Bo zanika mądrość przodków i ich doświadczenie. I powiadam wam, jeżeli oni teraz... Co ma do powiedzenia, pytam się, polskiej policji posponują wam, jaja sobie z was robią, we własnym kraju. Proszę pana, przepraszam, nie doszło do pokoju. Szmaty banderowskie,
oprawcy banderowskie, oprawcy Polaków, oprawcy polskich niemowląt, polskich kobiet w ciąży, wyrywający żywe płody z rąk matek polskich. 250 tysięcy ofiar Wołynia i Małopolski Wschodniej, co najmniej. To jest to, co cieniem się kładzie na stosunki polsko-ukraińskie. Bo wy, mało szanowni sąsiedzi, na swoich wierolów przebraliście nie współpracującego w pewnym momencie z Piłsudskim, atamana Petlurę Semena. Właśnie. Tylko waszym jasnym idolem, za podszeptem sił ciemności. Wy frajerzy, ostatni frajerzy, wybraliście sobie łotra z piekła rodem, banderę Stepana, twórcy zbrodniczej nazistowskiej ideologii, która jest zabroniona na terenie Rzeczypospolitej. Jak każda ideologia promująca i propagująca ustrój totalitarny, zabroniony jest faszyzm, komunizm oraz banderyzm. I nie będziecie tutaj taki wydzierać swojej mordy i wyśpiewywać nam hymnu UPA, przy której to pieśni wasza Czerwona Kalina, ginęli nasi męczennicy, rżnięci